Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy, kłaniam się. Nie ukrywam, z ogromną przyjemnością zabierałem się do przygotowania dla Was tego materiału. Bądź to bądź jako zapalony gracz od około 25 lat, który te dobre 12-13 spędził głównie na PC. Tak, wiem, PC Master Race, mimo wszystko 2006 roku gram już tylko na konsolach. Tak jak powiedziałem tydzień temu przy recenzji Xboxa One X, nie jestem fanboyem konsoli od Sony ani od Microsoftu. Gram na obu praktycznie od zawsze. Parę tygodni temu postanowiłem wymienić swojego pierwszego One'a na X'a. Z racji tego, że rok temu wymieniłem także PlayStation 4 Fat na Pro, to doszedłem do wniosku, że zrobię porównanie obu tych konsol, X'a i Prosiaka. Może komuś tym pomogę, a teraz do rzeczy. Nie da się ukryć, że pierwszy One miał, mówiąc delikatnie, ciężki start. To początkowo sprzedaż tylko z wymaganym Kinectem, co mocno zawyżała cenę konsoli, konieczność stałego połączenia z siecią, ekskluzywność tytułów z PC, czy dziwne kombinowanie ze sprzedażą gier i pobieraniem za to opłat. Dodając do tego wszystkiego fakt, że pierwszy One pojawił się w Polsce niemalże rok po światowej premierze, oznaczało tylko jedno: w kraju nad Wisłą łatwo mieć nie będzie. Po 4 latach gigant z Redmond odrobił pracę domową, ba! Moim zdaniem stworzył naprawdę świetną konsolę do gier, która wraz z zeszłorocznym One S bez problemu i z dumą może podejmować walkę z pierwszym PlayStation 4, mam tutaj na myśli i Fata i Slima oraz PlayStation 4 Pro. Zacznijmy natomiast od wyglądu. Xbox One X to bardzo ładna konsola, stylistycznie mocno nawiązująca do S-ki, jednak nie oznacza, że jest to kalka 1 w 1 i kopiuje jej wygląd. Z przodu natomiast przycisk do instalacji i deinstalacji płyt, napęd Blu-ray Ultra HD. Z drugiej strony mamy przycisk do włączania konsoli w kształcie loga Xboxa, port USB oraz przycisk do synchronizacji padów. Tył urządzenia to wyjście HDMI, obok mamy wejście, dwa porty USB, jackpot IRD, gniazdo ethernetowe, złącza na uśmierconego Kinecta, brak na wzór zeszłorocznego One S. Konsola jest relatywnie mała, jednak poprzez instalację zasilacza wewnątrz całkiem ciężka. Dodając do tego fakt, że jest niesamowicie cicha, robi z niej, moim zdaniem, praktycznie dzieło sztuki. Z PlayStation 4 Pro jest inaczej. Pierwszy model Fat z 2013 roku moim zdaniem był i nadal jest bardzo ładną konsolą. Jednak model Pro stracił w moich oczach pazur, charakter, krawędzie w nim zostały zaokrąglone, a złośliwi zaczęli ją nazywać Big Maciem. I mówiąc szczerze, wcale się nie dziwię. Front urządzenia to przycisk do włączania konsoli, napęd płyt, niestety nie Ultra HD, z prawej strony dwa porty do ładowania padów. Tył natomiast to standard, w niczym nie odbiegający od Xboxa One X. Ale w przeciwieństwie do konsoli od Microsoftu, PlayStation 4 Pro potrafi być głośne. Czasami bardzo głośne. O tym wspominałem już przy recenzji rok temu. Oczywiście to tylko wygląd, a ten w przypadku zakupu konsol nie powinien stać na pierwszym miejscu podczas ich wyboru, jednak gdybym miał wybierać jedną pod względem estetycznym, bez dwóch zdań wybrałbym One X'a. Specyfikacja. Xbox One X to 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,3 GHz wspierany 12 GB pamięci GDDR5. PlayStation 4 Pro to podobne CPU, jednak z mniejszym taktowaniem wynoszącym 2,1 GHz wraz z 8 GB pamięci RAM, także GDDR5. Większe różnice to układ graficzny. One X to GPU taktowane zegarem 1172 MHz z mocą obliczeniową na poziomie 6 teraflopów, Prosiak musi natomiast zadowolić się mocą wynoszącą 4,2 teraflopa. W standardzie te same dyski po 1 TB. Oczywiście jedna jak i druga konsola wspiera rozdzielczość 4K oraz HDR. To natywne 4K oraz to udawane poprzez upscaling. Więcej na ten temat powiedziałem już i w recenzji Xboxa One X i w recenzji PlayStation 4 Pro. Warto natomiast zaznaczyć jedną rzecz, o której wspominałem już rok temu przy Prosiaku. Teraflop jest to jednostka określająca moc obliczeniową układu graficznego, jednak pamiętajmy proszę, że wydajność GPU nie skaluje się wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej. I tak na przykład GeForce 1080 GTX posiadający moc na poziomie 9 teraflopów jest w teorii ponad 2 razy wydajniejszy od układu graficznego z PlayStation 4 Pro. Jednak nie oznacza to, że gry działają na nim dokładnie 2 razy szybciej, lepiej, pomijając już fakt trochę innej architektury, PC versus konsole oraz samego tworzenia gier na nie. Na papierze One X wygrywa z PlayStation 4 Pro i mówiąc szczerze, jeżeli odpalamy tytuły multiplatformowe, to w praktyce również wygrywa. To może od razu przejdźmy do tematu najważniejszego. Gry. Za PlayStation na ten moment przemawia tylko albo aż jeden aspekt. Tytuły na wyłączność. Crash Bandicoot, seria Uncharted, seria God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, Killzone, Bloodborne i tak dalej. Tak,
Sony ma sporo swoich ekskluzywów, tego nie można podważać, za to należy się ogromny szacun. Jednak wszystko inne przemawia za One X. Wsteczna kompatybilność, dodatkowe usługi abonamentowe to przewaga konsoli giganta z Redmond. Pewnie zaraz ktoś mi powie, nie po to kupuję konsolę za prawie 2200 zł, aby grać w stare gry. Jasne, zgadzam się. Ale wierzcie mi, że są tacy ludzie jak ja, którzy cenią sobie klasyki, a czerpanie przyjemności z gry daje nam nie tylko grafika, ale i gameplay, fabuła, audio czy sam sentyment do danego tytułu. Sony też coś tam próbowało w tym kierunku, ale PlayStation Now jest niedostępny oficjalnie w Polsce i mówiąc szczerze, nie ma absolutnie żadnych szans z tym, co oferuje nam Xbox One X. Na nim pograsz w naprawdę dużą ilość tytułów z 360 oraz powoli powiększającą się ilość tytułów z oryginalnego Xboxa. Mało tego, nie tylko najnowsze gry dostają aktualizacje znacznie poprawiające wygląd gier. Tego typu retuszu doczekały się także niektóre tytuły już z 360. Gears of War 3, Halo 3, pierwszy Assassin's Creed. Pozycje te cały czas rosną. Zapominamy też, że X ma dużo tytułów, które najpewniej nigdy nie zagramy na PlayStation. Seria Halo, fantastyczna seria Forza, seria Gears of War, Quantum Break. Zapomniane, choć w dalszym ciągu uważam, że genialny Sunset Overdrive i wiele, wiele więcej. Aktualną bolączką X-a to fakt, że wszystkie ekskluzywy wychodzące na konsole wychodzą także na PC, czyli brakuje tych tytułów na wyłączność, na samego X-a bądź ogólnie serię One. Nad tym moim zdaniem trzeba jeszcze troszeczkę popracować. Jeszcze jednym bardzo ważnym argumentem przemawiającym za konsolą od Microsoftu są wcześniej wspomniane abonamenty na gry. Games with Gold, które zazwyczaj oferuje, nie ukrywajmy, lepsze tytuły niż gry z PS Plus, dodatkowo EA Access z takimi tytułami jak Mass Effect Andromeda, Battlefield 1, Titanfall 2, UFC 1, 2, Mirror's Edge, trylogia Mass Effect i wiele, wiele więcej. A dodając do tego bibliotekę gier Game Pass, Halo 5, trylogia Bioshocka, trylogia Gears of War plus Judgment, Metal Gear Solid 5 i dorzucając do tego ilość tytułów, jakie są albo będą w niedalekiej przyszłości ulepszane pod One X, robią z niej konsolę z przeogromnym potencjałem i możliwościami. I nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam tytuły na wyłączność od Sony. Przemawiają za mną, w szczególności seria Uncharted czy God of War, oczywiście uwielbiane przez wszystkich The Last of Us. Jednak jeżeli Microsoft pójdzie po rozum do głowy i wróci do tytułów ekskluzywnych na samą konsolę, to moim skromnym zdaniem pod względem gier Microsoft wciągnie Sony. A tak, wszystko jest zależne od naszych preferencji. Chcesz tytuły ekskluzywne? Bierzesz Sony. Chcesz ładniejszą grafikę, wsteczną kompatybilność, mnogość abonamentów oraz dobre tytuły na PC i Xboxa? To bierzesz One X. Nad samymi padami nie będę się długo rozwodzić, jeden jak i drugi jest naprawdę mega wygodny. Kiedy miałem w domu 360 i PlayStation 3, bezapelacyjnie pad od Xboxa wygrywał. Teraz pod tym względem, mówiąc szczerze, takie naciągane 1 do 1. Jednak mimo wszystko na padzie od Xboxa One X gra mi się trochę lepiej. No dobrze, nagadałem się trochę, to teraz temat tabu w Polsce. Ile to wszystko kosztuje? PlayStation 4 Pro to wydatek około 1700 zł, Xbox One X to 2200 zł. Okej, to gdzie doszukamy się tych różnic 500 zł? Podsumujmy. PlayStation 4 Pro to bardzo dobra konsola z zapleczem świetnych tytułów ekskluzywnych, przeciętnym względem pierwszego PlayStation 4 oraz nowego Xboxa One X wyglądem, cholernie głośna, z odstającą w porównaniu do nowej konsoli od Microsoftu mocą obliczeniową, choć nadal wystarczającą. Xbox One X to, tak jak mówi gigant z Redmond, najmocniejsza konsola na świecie. Gry multiplatformowe w dużej ilości wyglądają po prostu lepiej, a te, które jeszcze nie dostały aktualizacji, działają w większości przypadków z większą ilością FPS oraz mogą pochwalić się szybszym loadingiem. Konsola w przeciwieństwie do swojego konkurenta posiada wsteczną kompatybilność oraz znacznie większy wachlarz wyboru gier w usługach abonamentowych. Natomiast gry, które dostały już patche, wyglądają jak gry z peceta za dobre 4, a może nawet 5 tysięcy złotych. Jeżeli cenisz sobie nowe tytuły na wyłączność, pewnie wybierzesz Sony. Jeżeli jednak liczy się dla Ciebie czysta moc oraz wygląd gier multiplatformowych, zbiór perełek ekskluzywnych na Xboxa oraz PC, to powinieneś wybrać One X. Wybór jest na tyle trudny, że sam nie potrafię podjąć decyzji, co z tego jest dla mnie lepsze. Dlatego w domu mam dwie konsole. PlayStation 4 Pro pozostaje u mnie tylko i wyłącznie ze względu na tytuły ekskluzywne, a Xbox One X będzie główną maszyną do gier multiplatformowych, pogrania w tytuły z 7 i 6 generacji konsol oraz oczekiwania na te parę upragnionych tytułów na wyłączność.
I nie mówmy proszę, że posiadanie dwóch konsol w domu to jakiś przejaw luksusu. Te dwie konsole kosztują łącznie około 3600 zł. Podejrzewam, że nie jedno z Was ma znacznie droższego peceta. Ba, ja za swojego smartfona ostatnio dałem prawie 5000 zł. Tematem końca. Obie konsole są świetne. Każda pod trochę innego gracza. Jeżeli posiadanie dla Was obu tych konsol to za dużo pod względem finansowym, to może warto popatrzeć na modele tańsze. Xboxa One S czy PlayStation 4 Slim. Za nie łącznie powinniście wydać około 2200-2400 zł. Prawda natomiast jest taka, że po paru latach ciszy Microsoft wraz z premierą Xbox One X wrócił do gry i wierzę, że walka z Sony będzie jeszcze bardziej zacięta. Ba, kibicuję jednej i drugiej marce. Im większa będzie konkurencja na rynku, tym bardziej skorzystamy na niej my, czyli gracze. Warto też nadmienić i nie zapominać o tym, że na rynku jest jeszcze Nintendo Switch, który radzi sobie naprawdę nieźle. Zatem drogi Microsoftie, Sony, powodzenia. Dziękuję serdecznie za ten materiał, kłaniam się nisko. See ya!